Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj spróbujemy przeprowadzić renowację oto takiego starego żelazka z duszą. Mamy żelazko, mamy oryginalną duszę. Na duszy to nie wiem, czy nie przeprowadzę elektrolizy, ale to się jeszcze zastanowię, ponieważ jest dosyć mocno skorodowana, żelazko trochę mniej. Drewno w dosyć dobrym stanie. Nie chcę za bardzo tego ani szlifować, ani za bardzo w to wnikać, dlatego dzisiaj spróbujemy rozkręcić rączkę, wybić ją. Zobaczymy, czy nam te śruby tutaj puszczą, bo są dosyć mocno skorodowane. Pryskałem już od kilku dni WD-40. Zobaczymy, jak nie, to pójdzie w całości do odrdzewiacza. Mam nadzieję, że śruba już nam tutaj też puści, bo ostatnio nie chciała współpracować. A więc zaraz się spróbujemy do tego dobrać. Drewno jest ładne, ma kilka dziurek. Ale trzyma się całe. Dobra, odtłuszczamy, bo nie pójdą te śruby na pewno na razie. Zobaczymy, czy po odrdzewiaczu coś tam pomoże. Odtłuszczamy i do odrdzewiacza, zobaczymy, ile to potrwa. Na opakowaniu 10-15 minut. Nie wierzę w to, ale poczekamy i zobaczymy. Mamy już nasze żelazko. Kurczę, włożę chyba tą duszę też na razie. I mamy odrdzewiacz. Zobaczymy, czy nam to coś... Czy nam coś pomoże? Nie chcę tego szlifować na lustro. A więc wydaje mi się, że chyba niech sobie to poleży w tym odrdzewiaczu tyle, ile będzie potrzebować.
Zobaczymy, czy zejdzie w ogóle ta tarza. Dobra. 15 minut i zobaczymy, czy będzie widać jakąś różnicę między tym, co jest zakryte, a co nie. I połączę się z powrotem. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja tutaj widzę. Nie minęło jeszcze 5 minut nawet, a tutaj takie bąbelki sobie idą z tego dookoła, ale w sumie tylko i wyłącznie na żelazku. Na duszy prawie nie ma nic. Nie wiem, czy tą duszę nie trzeba by było delikatnie chociaż gdzieś tam szlifnąć, żeby ten odrdzewiarz chociaż dotykał jakiejś powierzchni, bo na żelazku faktycznie to pracuje i to widać. Więc dobra, nie zanudzam. Pauzuję. Widzimy się za 15 minut. Dobra, minęło 15 minut. Sprawdźmy tego efekt. No, powiem wam, że nie zeszło jeszcze do końca. Brud schodzi fajnie. Ale patrzcie, różnica jest. Zobaczcie. Widać krechę. Najbardziej mnie ciekawi tutaj to miejsce. No, to tam 15 minut to nie da rady. To musi jeszcze poleżeć i to jeszcze sporo, ale faktycznie nie reklamuję, ale środek działa. Powiem, że nawet całkiem fajnie. Inny pojemnik trzeba załatwić. I trochę więcej go jeszcze kupić, żeby zanurzyć je całe. Zobaczymy jeszcze, co będzie po 30 minutach. Już zaczyna buzować znowu. Dobra, wyłączam się. Kolejne 15 minut, zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, minęło ponad 30 minut. Wyciągamy to i sprawdzamy efekty po 30 minutach. No, od dołu jeszcze wszystko nie zeszło, ale wygląda to ciekawie. Chyba jakieś resztki farby, które chyba i tak będę musiał przetrzeć, bo one nie zejdą. No dobra, czekaj, zobaczmy. Widać linię. Rdzy już naprawdę mało co zostało. Tylko ta farba mnie tutaj denerwuje. Tu też jest jakaś farba widocznie. No tutaj rdzy jest jeszcze dużo, nie? Ona by musiała naprawdę poleżeć jeszcze w tym.
Tutaj też jeszcze jest rdzana, wiadomo, ona się będzie tutaj zbierać najszybciej. Ale on sobie poradzi z tym. No, powiem, że efekt jest zadowalający. Jak na pół godziny w tym środku bez szlifowania jest dobrze. Tamtego elementu w ogóle nie ruszyło. Muszę coś pomyśleć nad tym, żeby zanurzyć je całe na dłuższy czas. Tylko nie wiem, co mam zrobić z tą farbą. No dobra, pomyślimy, co dalej. I oczywiście wrócę do Was. Postanowiłem, że zostawiam to do jutra rana. Jest 21:30. I jutro z rana to wyciągniemy. Zobaczymy, czy to w środku tam to wszystko, tu z tyłu i to w środku, czy to zejdzie. Mam nadzieję, że zejdzie, żeby później nie trzeba było robić tego mechanicznie. A może i tą duszę trochę ruszy i będzie lepiej wyglądać. Więc do zobaczyska jutro.